Pewnego dnia Gipley wpada w dziwną, ciemną substancję. Zamienia się w strasznego potwora, a miasto ogarnia ciemność. Czy odmieni się i uratuje miasto przed nadciągającą zagładą? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Yo, siemano, z tej strony Gplay, witam się z wami tanecznym krokiem. Znalazłem, słuchajcie, nową pracę jako budowlaniec. Ekipa remontowa tutaj wzywa i dzisiaj rozpoczyna swoją pracę. Także to jest mój szefuncio. Szefie, co dzisiaj będziemy robić, co? No to słuchaj, po pierwsze proszę się tutaj przebrać. Jasne. Strój, który jest potrzebny do naszej pracy. Gotowe, następnie jak wyglądam? Bierzesz tutaj ze skrzyni potrzebny tobie sprzęt. Dobra, narzędzia, widzę tu jakieś dobra wiertło, mamy tu łom. I co będziemy dzisiaj robić? No chłopaki? I dobra, i tutaj ciebie zapraszam. Proszę tu wszystko ogarnąć, wysprzątać. Ma to wyglądać jak nowa, normalnie fabryka. A my teraz z kolegami idziemy sobie zjeść śniadanko, a ty zasuwaj tutaj jak mróweczka. Jak ja mam zasuwać? A wy co, wy będziecie jedli śniadanko, a ja mam tu zasuwać? No słuchaj, jesteś nowy w tej pracy, poza tym młody, więc masz dużo siły. Co? My musimy najpierw zjeść śniadanie, nabrać siły. Aha. I tak za 2 godzinki zaczniemy pracować. Dobra. Więc do roboty, raz, dwa. I w sumie Gplayka zrobiła śniadanie, jak nie chcą mi pomagać, to nie, ale i tak się jaram, słuchajcie, nową robotą, także co? Bierzemy się do pracy, strasznie tu brudno, strasznie śmierdzi, ja tu mam pełno narzędzi ciekawych i zobaczymy, co jest grane. Musimy tu zabezpieczyć na początku teren, widzowie. Jeśli mi kibicujecie, żeby mi dobrze szło w nowej robocie, to zostawcie kciukasa w górę, będę mega wdzięczny i tutaj dabik dla każdego widza, co zostawił kciuk w górę. Będziemy musieli posprzątać te właśnie syfy, ok? Także tutaj przewiercimy po prostu te pajęczyny, pająków tutaj musi być dużo, ja się troszeczkę pająków boję. Ups, uszkodziłem posadzkę, ale to nie jest, dopiero się uczę, to jest normalne. Ej, co to jest normalnie, jakaś magia tutaj zgrana? Co to za magiczne jakieś, widzicie, wzorki? Jakaś czarna aura, czarna magia tutaj jest. No, normalnie to się tu zbiera w to. I ej, co jest grane? Wpadłem w jakąś dziwną... Ratunku, szefie! Ej, co ja tu robię? Gplayka? Gdzie ja jestem? O, całe szczęście, co całe szczęście, Gplay, że się obudziłeś. No słuchaj, no, byłeś w swojej pracy, wpadłeś gdzieś tam ledwo, normalnie, co udało ci się nam uratować? Co? Ej, w ogóle pamiętam, oni sobie poszli na śniadanko, a mi kazali w fabryce tam już sprzątać i robić porządki, remonty. Ej, to było w ogóle niefajne, chyba się zwalniam. Ale co, wszystko ze mną w porządku, normalnie? Tak, wydaje się, że okej, ale cud po prostu, że żyjesz. Spokojnie. Tylko wiesz co, musisz teraz na siebie po prostu Gplay uważać, więc spokojnie. Może lepiej się połóż jeszcze. Słuchaj, ja widziałem jakąś dziwną, czarną magię jakby i to mnie zaimponowało i wpadłem. Co? Ale muszę w ogóle iść do ubikacji, także to idę się na dół, na wodą dół przemyli. Musisz jakoś zejść. Dziwnie czuję, słuchajcie, tą jakąś taką mroczną aurę wokół mnie. Nie mam zielonego pojęcia. Idę do ubikacji, przemyję się wodą i mam nadzieję, że zaraz wszystko będzie dobrze. Także, ale się dziwnie w ogóle czuję. Czekajcie, co jest grane, ej? Wow, widzowie, co to jest? Co za mną... W ogóle ta energia jakby mnie opanowała. Co tu jest grane w tym momencie? Ja w ogóle nie wiem, co się stało i moja ręka jest jakaś czarna. Moje całe ciało jest czarne i czuję jakiś przypływ mocy. Ej, czekajcie, czy ja mogę się wspinać w ogóle? Jak ja się mogę wspinać po ścianach, bo dostałem jakieś super niesamowite moce, ale jakieś dziwne cząsteczki, jakaś dziwna energia za mną lata. Ej, weźcie to ode mnie, widzowie. Ej, to tam zostało, patrzcie, to tam zostało. Dobra, uciekamy tej energii, patrzcie, ona tam została. A nie, jednak jest za mną, jednak te cząsteczki... Jak ja szybko biegam, co się ze mną stało, zostałem jakimś potworem, jakaś ciemna moc mnie opanowała, widzowie, to są jakieś dziwne cząsteczki, ja chcę zwiewać od tego, ale powiem wam, że w sumie czuję się całkiem mocny, czuję się po pierwsze mega silny, po drugie mogę bardzo szybko biegać. Ty, tu jakiś pożar w ogóle wybuchł, to nie ja zrobiłem w razie co. I jak ja kozacko biegam, jak ja już jestem zdrowy, zwijam się z tego szpitala i jadę do domku. Ej, co to chłopaki, ma być? Zobaczcie, co taki dziwny, patrzcie. Ej, jaki dziwny w ogóle. Uważajcie, ty. Bo ja tutaj dziwny. Tak na... Jaki cień jasny, raz ich pokonuje, patrzcie jaka moc. Jaka moc, słuchajcie. Ej, tego się nikt nie spodziewał normalnie. I tak wysoko potrafię skakać, że ja stąd sobie wyskakuję i normalnie
pyk i normalnie patrzcie, cały czas lata za mną ta dziwna, mroczna siła, energia, nie mam zielonego pojęcia, ale co najlepsze, ja sobie mogę w ogóle wspinać się normalnie jak pająk, mam trochę takie pajęcze też moce, mogę normalnie wchodzić sobie tutaj, mogę wysoko skakać, co tam paniusia się patrzysz, coś cię nie podoba? Ej, gdzie może pokazać Lumi w ogóle na co mi stać? Siemano, puk puk! Uważaj, nie podchodź do mnie, bo jestem mega prosilny. Co ty taki dziwny jesteś? Co dziwny, nie podoba się w ogóle, co? Ciemna strona mocy. W ogóle jakieś cząsteczki takie dziwne latają tutaj. Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę. Słuchaj, to jest ciemny mrok. Ja teraz, słuchaj, weź przestań, bo się aż boję. Ciemna energia mnie opanowała, Lumi. I tak naprawdę w ogóle mam super moce i umiejętności. Potrafię wysoko skakać. I ja, słuchaj, ale fajnie. Pa, jaką ci tu rozróbę robię. Nie, przestań, oszalałeś? Co? Oszalałeś chyba. Co ty zrobisz? Masz w tej chwili naprawić tutaj mój dom, bo zaraz po prostu cię wywalę stąd. Ale ze mną, słuchaj, lepiej nie zadzierać, bo zaraz wezmę tym łomem, ci wysadzę normalnie drzwi i słuchaj, nie będzie tak dobrze, Lumi. Proszę, dawaj mi tu jedzenie. Tutaj mi to naprawić. Głodny jestem. Dawaj mi jeść szybko, zjadłem Masz, wszystko. Jak chcesz, tutaj konia coś z kopytami. Zrobiłam. O, hemu biorę, tutaj jeszcze mi lepiej fituje. Ha. Jestem tutaj ciemna strona mocy, G-Play. Normalnie ciemne tutaj jakieś cząsteczki. Ale nie wszystkiego, bo to jeszcze jest dla mnie. Niom. Wszystko zjadam, wszystko pożeram. Czemu ty masz taki apetyt? Więcej jedzenia, gdzieś tu jest Ale normalnie. Ale skąd ja mam więcej jedzenia? Dawać jak mi chcesz, tu. Słuchaj, coś ci powiem. Co? Sąsiad ma krowy, jak chcesz to krowę zjeść. No właśnie zauważyłem, siemanko krówki, głodny jestem. Niom. Pozwolicie, że sobie was pojem tutaj troszeczkę. Naprawdę z tobą coś jest nie tak, ty chyba oszalałeś. Sąsiadom wszystkie krowy zjadłeś? Wszystko normalnie jest, normalna sprawa. Nie, o, wiesz co? Jutacz ognia, podpalamy, wszystko podpalamy. Normalnie. Zły, ciemny G-Play, ciemna strona mocy, rządzi górą. Podpalamy tu wszystko, co się tylko da. Normalnie bardzo fajnie ten miotacz ognia robi robotę. I ten dom podpalimy. I nikt ze mną nie ma szans. Jestem teraz przepotężny. Mam dwa paski serduszek. A co najlepsze, potrafię szybko biegać i niczego się nie boję. Jestem mega ultra szybki i potrafię naprawdę z prędkością światła. Ej, co jest grane? Kto mnie chciał? Jakie nuby. Ty, oni myśleli, że ja stąd nie wyskoczę. Kto mnie chciał strollować? Jest tu jakiś kozak normalnie. Zniszczę wam tutaj to. Ten, kto chciał zrobić tą pułapkę, gorzko tego pożałuje. I to tak naprawdę tutaj zniszczę dookoła wszystko. I zaraz może złapiemy tego winowajcę, który to zrobił i chciał mnie tutaj złapać. Myślał, że ja nie umiem. Stój! To ty? Stój w tej chwili! Stój! To ty zrobiłeś? Widziałem cię na kamerach. Chodzisz, podpalasz nasze miasto. Przestań niszczyć nasze miasto w tej chwili. I co ty, gagatku, myślałeś, że mnie złapiesz w taką prowizoryczną pułapkę? To gorzko się pomyliłeś, bo to ciemna strona mocy. Tutaj rządzi. Ciemna strona mocy, jak cię zaraz załatwię, to będziesz za wolny. Miał. Tak chcesz wyścigi, niby jesteś szybki Sonic. A nie złapiesz mnie, słuchaj, patrz jak ja potrafię szybko biegać. Nawet się nie zorientujesz, słuchaj. I już cię pokonam, cwaniaku. Najmocniejszy G-Play. I te ciemne cząsteczki cały czas za mną podążają, widzicie? Widzicie ten mrok, widzowie? Widzicie normalnie, co się ze mną stało? Nie mam zielonego pojęcia. Ale to wszystko, słuchajcie, tak naprawdę jest bardzo podejrzane. I nie wiem w ogóle, tak szczerze, to dawno się tak dobrze z sobą nie czułem, słuchajcie. Taki silny. Silny, nigdy chyba nie byłem i taki szybki. Ej, dobra, bo G-Playka muszę skoczyć tutaj normalnie do szkoły. G-Play, przepraszam, że zapomniałem, ale tata? Ciemna... Tata, nie w pracy, tata miał dzisiaj być w nowej pracy. Byłem w nowej pracy, ale opanowała mnie ciemna strona mocy. Mrok mnie opanował, G-Play. Co z tobą jest? Teraz słuchaj, nie wiem za bardzo, co się ze mną dzieje, ale jestem troszeczkę zły, G-Playek. Skoczysz, tato. Już nie musisz chodzić do szkoły, podpalę tą budę, może być? Nie, mamy teraz super laboratorium, tato. Nie, coś z tobą jest nie tak, ciebie trzeba zbadać. Ale po co jest ze mną nie tak? Coś ci się nie podoba, synku? Tak, chodź ze mną. Mamy super ekstra teraz, laboratorium w naszej szkole. Zobacz, co ja potrafię. Ja muszę zbadać. Potrafię się wspinać po ścianie jak pająk. Potrafię wchodzić normalnie na różne przeszkody. Jestem ultra szybki. Mógłbym wziąć udział w jakimś maratonie G-Play, jakbym to skończył w dosłownie minutę. Co to za laboratorium? Ej, co ty? Co ty, młody, robisz? Włosa mi zabrałeś z głowy? Oszalałeś? No, zabrałem, dobra. I co, będziesz na globusie mnie badał, tato, czy co ty robisz? Tato, nie, no tutaj mamy. Tato,
słuchaj, z tobą coś jest nie tak. Twoje DNA jest całe po prostu zmienione. Ty, same jakieś czarne plamy tam są. Nie, tato, źle się coś z tobą dzieje. Ale ty co się ty po ode prostu mnie zmieniasz, chcesz? Ty nie jesteś sobą. Synku, ja byłem ogólnie w fabryce. No. I pamiętam, że tam były takie same cząsteczki. Takie właśnie jak tutaj normalnie latają. Ja wpadłem do jakiejś, chyba wiesz co, mrocznej substancji i przeszedłem na ciemną stronę mocy. Tato, tato, teraz słuchaj, ale ty muszę musisz... czynić zło. Nie, czyń zła. Idź do tej fabryki i zbadaj to miejsce, gdzie tam wpadłeś. Może znajdziesz jakiś trop. Trzeba cię odmienić. Dobra, to daj mi jakieś wiaderko, czy gdzie ja mam ci to, coś włożyć, tak? Probówkę jakąś wziąć, tej cieczy i to tak. Zbadasz, synku? Tak, dokładnie tak. Dobra, to ja lecę. Dosłownie chyba w sekundę... Chyba piątkę za to dostanę w szkole. Dobra, lecimy. Dosłownie w sekundę tam dobiegnę do tej fabryki. Patrzcie, jaki jestem szybki w międzyczasie. Można coś podpalić. Już widzę tamtą fabrykę. I wiecie co? Ciekawe, czy ci moi współpracownicy... Siema, współlasy! A wy co? Myślicie, że co? Że teraz wy będziecie sobie siedzieć na herbatce? Już normalnie pod ziemię was zakopię. Łahaha! Już nikt tutaj nie będzie. A wiecie co? Normalnie... Bum! Łahaha! Dobra, tutaj normalnie zaczynałem pracę, tu wszystko się zaczęło. To tutaj normalnie ten mrok zauważyłem po raz pierwszy. Ej! Wpadłem normalnie w pańczynę, kto mnie tutaj troluje? Okej, a więc to tutaj dopadł mnie ten mrok. A więc to ta dziwna ciecz! To normalnie spowodowało, że jestem taki zły. Skąd to się... Ej, a tam? Co to za potwory? Siema, co wy tu robicie? My jesteśmy potworami. Dzień dobry, G-Play. Dzień dobry, jesteśmy, kim jesteście? Przychodzimy z czarnej naszej galaktyki. Potrafimy latać, możemy wszystko co? Tak naprawdę robić. Teraz wow. Będziesz naszym sługą. Przychodzimy, żeby... Ej! Wow, przepraszam! Nie wolno tego robić! Nie dobrze, wolno, przepraszam, tak. Szefie! Więcej nie będę! To wy tak naprawdę mnie zamieniliście w takiego złego tak. Człowieka i na złą stronę mocy przeszedłem ciemności. Dokładnie, razem z wami. Bo musisz przygotować swój świat tutaj na nasze przyjście. Weź te dzieci opanuj, one normalnie się rozbrykały troszeczkę, spokojnie dzieciaki. No bo ich bardzo zdenerwowałeś. Masz tutaj skrzynię i masz przygotować swój świat, żebyśmy my mogli teraz tutaj wszystko niszczyć. Ale co musisz zrobić, to musisz zniszczyć komisariat policji, ponieważ ty tylko oni nam tutaj będą przeszkadzać. Masz być zły i po prostu bardzo, ale to bardzo zły i masz się, najważniejsze co? Mnie słuchać. Tak jest, panie. Do usług. No. Jestem twoim sługą i tak naprawdę więc zrobię do roboty wszystko, co chwili. Mi powiesz. Już biegnę zniszczyć komendę policji. Alarm! Niszczymy komendę policji. Już lecę. Zrobię to w tempie ekstresowym. A wy co normalnie? Rozprzestrzeniamy tutaj ciemną stronę mocy. Ja nie mogę z ciemnego przeświata, normalnie mój szef mi kazał zniszczyć komendę, to ja to dosłownie w sekundę zrobię. Mamy tutaj przepotężne narzędzia, przepotężne moce i od góry postaram się to wszystko zdewastować. I to naprawdę będzie widowiskowe, a jeśli wam się to spodoba, widzowie, to możecie zostawić normalnie kciuka w górę. Nie mogę tu doskoczyć, chyba jestem troszeczkę za niski, ale dobra, ładujemy normalnie tutaj energię zza światów. I bum, normalnie! Stój, co ty robisz? Venom, to ty? To co ty robisz? Jaki? Kto to w ogóle się tutaj odważył? To... Venom, przestań! Nie wolno tak robić! Jaki Venom? Sam jesteś Venom! No ty jesteś przecież Venom! Tak ja nie wyglądasz. Jestem Venom! Ja jestem, słuchaj, tak naprawdę z mrocznej strony mocy. Venom to może twój jakiś kumpel. Lepiej tak się do mnie nie odzywaj. Sam jesteś Venom i nie fikaj do mnie, bo ci pokażę, jak ciemność tutaj rządzi. Ja tutaj rządzę, nie wolno robić nic złego. Jak na razie tutaj to lubujesz. Wpadłeś gdzieś normalnie do piwniczki. I co normalnie? Chodź, bo ciebie po prostu tu załatwię. I tyle z tego wszystkiego chłopie, będzie. Ty w ogóle nie masz do mnie podjazdu. Ty w ogóle nie umiesz do mnie podejść. Czekaj, stój tu na chwilę. Jesteś po pierwsze za wolny. Z tyłu coś jest, z tyłu odwróć się. Oczywiście, chodź tutaj. Ty jesteś za mną, bo się odwróciłem. Nie masz ze mną szans. I spal się tutaj, a ja idę dalej kontynuować swoją pracę, ponieważ zostały tu jeszcze resztki komendy do splądrowania. Co prawda już ta maszyna została zniszczona. Tak wygląda teraz komenda. Także pozdrowienia od ciemnej strony mocy. Tu jeszcze mogę wam upamiętnić ten moment piękny i lecimy dalej. Co by teraz tutaj zdewastować? Myślę, że ogólnie tutaj moglibyśmy...
Ja cię to na głowę da się ubrać. Co ty robisz? Co ty robisz? Jestem pachołkiem, przepraszam, wkopuję się tutaj teraz. To ty wyprawiasz, zniszczyłeś cały komisariat policji. Nie możesz tutaj, tak robić, musisz przestać, tutaj, wyłaź stamtąd. Tutaj pachołek normalnie jest, tutaj pachołek, nie można przejeżdżać Deep tutaj. Z tobą się dzieją po prostu bardzo złe rzeczy, wiesz? Ja umiem sobie po prostu z tym poradzić, dobra. Musisz mnie stąd wypuścić. To ty sobie radź, a ja lecę, bo ja muszę niestety czynić tutaj zło. Mam coś dla ciebie specjalnego, od twojego pana dostałam. Co masz? Co chodź od pana tutaj, dostałaś? Muszę ciebie po prostu tu zamienić. Wow, co się ze mną dzieje? Ej, co to za kraty? Gdzie ja jestem, ej? Zła strona mocy tutaj musi się uaktywnić, moja! Nie, Deeplay, zrobiliśmy to dla twojego dobra. Musieliśmy po prostu ciebie schwytać i zamknąć, ale możesz być już zadowolony. Ta czarna substancja, co była... Deeplayka! Przestań zdradziłaś tak mnie! Co za zdrada, słuchaj, paskudna! Co wyście narobili tutaj? Ta czarna substancja, co była w twojej głowie, została już wyciągnięta, już jesteś sobą, jesteś normalny! No nie widać, jakoś dalej tutaj obtacza mnie zła strona ta mocy, jestem dalej czarny. Masz. Ale w głowie już jesteś sobą, a nie po prostu jakimś potworem. Spokojnie, po prostu wszystko będzie dobrze. Nie wierzę, że wy współpracujecie razem. Deeplayka mnie zdradziła, jakieś na mnie mikstury rzuca. A co to ubikacja tak wysoko? Jak tu w ogóle miałem korzystać z tego? Oszaleliście do reszty już? Oj, no tak niestety wyszło. Słuchaj, jest problem. Ponieważ ten twój cały pan i ta jego armia normalnie naciągają na nasze miasto, już zmieniają wszystko na czarno. A przez to, że ty masz jeszcze te moce, to może byś wziął ich po prostu pokonał. Co ty o tym sądzisz? No nie wiem, w sumie tak naprawdę mam rodzinę, nie mogę być taki zły. Trochę się tutaj tak naprawdę muszę zrehabilitować. Przepraszam ciebie, że ciebie pokonałem. Przepraszam Deeplayka, że no taki właśnie zły byłem, że zniszczyłem w ogóle komendę policji. Teraz już taki zły nie jestem. Wypuśćcie mnie, jak się stąd wydostać? No ogólnie hasło jest trochę dość trudne, ale ci powiem. 1, 2, 3, 4 i wychodzisz. Ty żartownisiu! 1, 2, 3, 4, mógłbym to zgadnąć normalnie, na luzie. Ej, dobra. No ale ci się przepraszam, jednak nie Deeplayka udało. Postaram się jakoś zrehabilitować, co prawda czuję jeszcze przypływ mocy, umiem się jeszcze wspinać normalnie po ścianach, także ogólnie myślę, że możemy dużo zdziałać, ty mi Spidermanie pomożesz? Tak, też ci pomogę, możemy teraz wyjść, rozejrzeć się, jak to wszystko wygląda. Czy masz coś, jakieś przedmioty jeszcze, czy coś, żeby sobie na pewno z nim poradzić? Ty, to się nie martw o mnie, ale widzę, ej, co to za mrok? Czy nasze miasto zostaje opanowane ciemnością? O ja nie mogę, cała komenda. Oni mi kazali zniszczyć komendę policji, a teraz tutaj przyszli, przejęli te tereny i normalnie rozprzestrzeniają... Chwila, muszę to wyłączyć na chwilę, te wspinanie się. Rozprzestrzeniają ciemną stronę mocy, ten mrok. I te widać normalnie cząsteczki dziwne, które mnie też jeszcze otaczają do dziś. Spidermanie, gdzie on poszedł, słuchajcie, już normalnie działać? Ej, cwaniaki jedne, wynoście się, to nasze miasto. Nie będziecie mi tutaj normalnie przeszkadzać i tutaj niszczyć. Ej, dobra, dużo ich tu jest, muszę przyznać. Ja nie wiem, czy dam sobie sam radę z nimi. Ej, nie mam aż tyle itemków, ty, w ogóle. Dosyć są słabi w ogóle, ale że aż tyle normalnie ich. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Co cwaniaki? Ha, słabi jesteście. Nie dacie rady sobie ze mną. Przecież ja jeszcze mam moc. Ja mam tą moc, co prawda nie załatwiam ich na hita, ale na dwa. Ja nie mogę. Gdzie jest wasz szefuncio? Gdzie ten, co normalnie to wszystko zapoczątkował? O, jesteś tutaj, jesteś. Czemu się mnie nie słuchasz? Gdzie się jesteś? Mnie tutaj słuchasz? Ja już jestem dobry, słuchaj. Macie wycofać się, ten mrok już tutaj nie jest skazany w naszym mieście, okej? Okay? Nie, właśnie ten mrok będzie tutaj największy, jaki się po prostu da. Będziesz teraz tutaj wszystko zamieniał na ciemność. Jak wy to w ogóle zamieniliście? Co to ma być? Tak mamy naprawdę... takie swoje tajne sposoby. Jakbyś nas nie zdradził, bo słyszeliśmy, co tak naprawdę zrobiłeś. I co? Tutaj każdemu opowiedziałeś o mnie, a nie mogłeś nikomu nic mówić. To oni mnie, słuchaj, złapali w pułapkę. Ja nie chciałem być, ale stań ze mną do walki, słuchaj. Stań do walki ze mną. Ty nie masz ze mną szans. Ja jestem najsilniejszy. No to zapraszam nigdy normalnie. Nigdy ze mną nie będziesz miał szans. Rzeczywiście jest mocny, ale nie na tyle, żeby mnie pokonać. Nie pozwolę ci tak łatwo oczywiście mnie pokonać. Oczywiście, że ciebie pokonam. Zobaczymy w ogóle, jak głęboko wkopaliście ten mrok. Jest naprawdę głęboki. Dobra, chodź tutaj, stań do walki, cwaniaku jeden. Tych no twoich dobra, ludzików dawaj. Jest za dużo, oni są za słabi dla mnie.
Oni są za słabi, oni mi ani jednego serduszka nie potrafią zabrać, bo mam jeszcze moce, które od ciebie dostałem. Zaraz ciebie wkopię, słuchaj, pod ziemię. Co, tylko potrafisz tak zrobić, żeby dziurę wykopać? No to chodź kiepsko, tutaj. Zamieniaj jesteś tu wszystko tchórzem. Na czarno. Jesteś tchórzem, słuchaj, uciekasz ode mnie. Tylko potrafisz podpalać, słuchaj, to wy mi nic nie robicie, jesteście bezużyteczni. Teraz chodź tutaj, jasne, zapadamy jasne. Się to pod chodź, ziemię razem. Chodź w takim razie tutaj, no wyzywam dawaj. Cię na pojedynek, zapraszam na arenę, jeden na jeden, chodź tutaj, dawaj. Gdzie ta twoja arena tutaj no, jest? Wyszedłeś tutaj na dół, stawaj ze swojej strony, dobra, tutaj są jeszcze tory. Jesteś gotowy na pojedynek? Oczywiście, że tak, dobra. Nie masz szans, dobra. Jeden hit, jaki słabiak, słuchajcie. Nie spodziewałem się, że aż taki słaby. W sumie komicznie wyglądam trochę w tym hełmiku, ale myślę, słuchajcie, że tych normalnie małych gadków już pokonam bez problemu. Także dziękuję wam za oglądanie. Muszę się troszeczkę odmienić w normalnego Gplaya. Trochę mnie dzisiaj opanowała ciemność, ale mam nadzieję, że mi przejdzie. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa, pa, widzowie.